ja chwilkę porozmawiam, czy pogadam po to, żeby pan mógł sobie przygotować w tym czasie, myślę, sprzęt, przygotować się do prezentacji. Wiem, że taki ma pan zamiar. Natomiast ja chwilkę skorzystam z tego czasu i powiem państwu tak, że po pierwsze oczywiście bardzo nam miło, że oferta tej fundacji trafiła na nasz konkurs. My jako miasto współpracujemy, staramy się być aktywni we współpracy z organizacjami pozarządowymi. To jest taka działka miasta, która się systematycznie powiększa. Mamy aktywne organizacje pozarządowe, ale okazało się, że na ogłoszony przez nas konkurs również zgłosiła się organizacja pozarządowa i to niebagatelna organizacja pozarządowa, bo stoi za nią wielkie nazwisko. I co myślę istotne dla nas też wszystkich, to co jest ofertą tej organizacji pozarządowej, to czego będziemy wszyscy mieli być okazję uczestnikami, bo jest to zaproszenie skierowane do wszystkich Opolan, Opolan portret własny. Mamy 800-lecie miasta, to jest rok dla nas szczególny, w którym szukamy różnych projektów, które są atrakcyjne dla mieszkańców i nie tylko, które mogą promować też miasto, ale to jest też rok taki, który kiedy się myśli o jakiejś rocznicy, to zawsze człowiekowi do głowy przychodzi pewne podsumowanie, które się z tą rocznicą wiąże. Ja sobie systematycznie od wielu tygodni robię pewne podsumowanie tego, co wiem o mieście, jego mieszkańców, co myślę o tym mieście, a jestem od urodzenia Opolaninem i myślę, to co pan Sławomir proponuje jest bardzo ciekawym zaproszeniem dla mieszkańców, ciekawym do projektu, w którym będą mogli oni przedstawić swoje miasto i w ten sposób zbudować jakiś portret tego miasta na jego urodziny, na 800-lecie. 800-lecie takie urodziny przechodzi się raz. I co jeszcze myślę atrakcyjne w tym projekcie, czy wyjątkowe, to myślę ta forma otwarta tego projektu. Miasto kultury, wysokiej kultury, jakim bez wątpienia jest Opole. Trzy teatry, chcę podkreślić, Filharmonia. To są konkretne środowiska artystyczne, które żyją na co dzień i tworzą i tworzą to miasto i tworzą pewną wizję tego miasta. Oczywiście plus dziesiątki innych instytucji kultury, uniwersytet, politechnika, wszystko to tworzy ten obraz miasta bardzo aktywnego w kulturze wysokiej. Natomiast nie zawsze poza Festiwalem Polskiej Piosenki mamy okazję uczestniczyć w wydarzeniach, które wychodzą swoimi granicami poza Opole, poza region. A myślę, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest taka właśnie szansa zrealizowania projektu, który przy okazji pozwoli Opolanom zaistnieć w szerszej formule. To my, portret własny Opolan, chcemy zrobić, zaproponować, nie zrobić i wspomóc projekt, którego autorami będą mieszkańcy miasta. Problem, słuchajcie, polega, czy tu jest dźwięk? Nie ma. No trudno. To źle, bo tutaj będzie za chwileczkę film. A nie wiem, czy go w ogóle wyświetlę znowu. To samo będzie. No, tak. Nie, a tu jest jakiś problem. Nie, tu jest jakiś problem. Nie wiem, czy stało się. Przesłanie obrazu. A, to jest tylko obrazek, a niestety ja nie mogę pokazać tego filmu. Dobra, nieważne. To nie jest takie istotne. Jest tu kawałek filmu, który jest dokładnie przykładem tego, co chciałem wam pokazać. Jest cut z tego filmu. Co chcemy zaproponować, żeby zrobić w Opolu. Nie dlatego, że taki film ma powstać, tylko on ma spełnić pewną fazę, którą podzieliłem na trzy części. To jest faza harcownika, czyli my proponujemy, żeby przed naszym przyjazdem, przed przyjazdem Cinebusa, pojawił się tutaj z naszej strony, czy też ze strony mieszkańców miasta. Z naszej strony o tyle to jest ważne, że ten człowiek, którego chcemy tu przysłać, jest autorem tego pomysłu, czyli on już ten film taki na plenaranszy zrobił. A pomysł tego filmu jest realnie prosty. On zwracał się do uczestników naszych plenerów z pytaniem takim. Przypomnij sobie, jakie masz zdjęcia w swoim telefonie i wybierz jedno z nich, tylko jedno, i opowiedz o tym zdjęciu. I powstały super ciekawe historie. Mnie to szczególnie wzruszyło, bo jak oglądałem ten film zmontowany, oglądałem go po roku przy kolejnych plenerach. Tam były dwie osoby razem zmontowane. Jeden z naszych współpracowników, Jacek Szymczak, współpracownik TVN-u, który opowiada o swoim ukochanym miejscu na wsi, takie piękne okna, takie kwitnące.
Jak ja już to oglądałem, to już Jacka nie było, bo umarł na raku w ciągu tego roku. A następny obrazek to byłem ja, który mówił o swojej mamie, która miała 98 lat, która, no i mówiłem o tym, że dzięki niej, że ona ciągle pracuje, moja mama do śmierci praktycznie pracowała. I że dzięki niej sobie zawdzięczam swoją, nazwijmy to w cudzysłowie, karierę. I oczywiście, jak się domyślacie, jak oglądałem ten film, to mojej mamy już na świecie nie było. Pomyśleliśmy, że byłoby bardzo ciekawe zrobienie czegoś takiego właśnie w Opolu, ale skupienie mieszkańców Opola na haśle zdjęcie w twoim telefonie, które jest związane albo z osobą mieszkającą Opolu, albo z miejscem związanym z Opolem. Czyli tego typu ograniczenie. Czyli nasz harcownik będzie chodził po Opolu i będzie prosił kogokolwiek, też ludzi znanych, ale kogokolwiek, przechodniów, studentów, ludzi w centrach handlowych, żeby wypowiadali się na temat jednego zdjęcia, które mają w swoim telefonie. I ten materiał będzie do dyspozycji. Stworzymy stronę internetową, która będzie do dyspozycji. Ona ma spełniać następujące zadanie. Ona ma spełniać po pierwsze zadanie zbudowania materiału na wkręcenie potencjalnego filmu. My nie mamy prawa narzucać tematu filmu konkretnie tym przyszłym ludziom, bo oni są artyści, przyjdą do nas studenci czy twórcy, którzy chcą realizować filmy i to będzie ich decyzja. Możemy ich w jakimś kierunku popychać, ale nie możemy powiedzieć zróbcie taki czy inny, bo nie taka jest nasza rola. Natomiast wyobrażam sobie, że w tym materiale, który harcownik zdobędzie, będzie bardzo dużo wspaniałych pomysłów, wspaniałych historii, ale poza tym będzie jakaś samonapędzający się mechanizm, który możemy wykorzystać. Możemy wykorzystać, jak już będziemy te materiały, że możemy wyświetlać na budynkach domów jakieś opowieści i filmy. Oczywiście no, dźwiękiem to jest kłopot, ale będą napisy, czy też z najciekawszych filmów zrobić galerię zewnętrzną, czy mamy portrety tych ludzi, łącznie ze zdjęciem czy opowiadaniem. I jest kod QR na każdym z tych zdjęć, czyli oni mogą kodem QR wejść na tą stronę i oglądać te filmy. Czyli chcemy stworzyć całą akcję, łącznie na przykład, to jest rzut ekranu z bardzo ciekawej inicjatywy, to się nazywa Cinema City chyba. Jak pamiętam, jest taki program komputerowy Zwiedzajmy Paryż, miejsca, gdzie kręcili filmy. Ludzie chodzą po Paryżu i te punkty to są punkty, w których kręcono bardzo, no w Paryżu kręcono mnóstwo znanych filmów. I klikając, zwiedzając Paryż, będąc w jakimś miejscu, na jakichś rogach, klikając na te, oglądamy kawałki tych filmów. Dlaczego, jeżeli uda nam się, bo oczywiście tak jak powiedziałem na początku, to jest tylko propozycja i tu potrzebna jest olbrzymia inicjatywa. To my sami tego nie zrobimy. Natomiast to jest jakby piłka po stronie mieszkańców i twórców tego miasta. My chcemy po prostu tylko pomóc organizacyjnie, czy też no, jakby szukając też specjalistów, którzy będą radzili, jak pewne rzeczy wykonać. Także krótko mówiąc, chcemy wydobyć historię z murów za pomocą tego prostego filmu. Czyli ludzie mieszkają w mieście i opowiadają o tym mieście, o ludziach w tym mieście, o miejscach w tym mieście, o ławeczce się po raz pierwszy całowali, o historii dramatycznej, ktoś się utopił w jakimś miejscu w rzece, o różne rzeczy, wyobrażam sobie, będzie ich dużo nudnych i nieinteresujących, ale mam nadzieję, a mało tego, jestem przekonany, że będzie tych historii bardzo dużo, bardzo ciekawych. Czyli jak my już przyjedziemy i postawimy autobus w jakimś miejscu miasta i będziemy kręcić już coś, co zdecydujemy drogą meliową, wymianą tymi pomysłami, które nam podpowie ten materiał, czyli my przyjeżdżając już będziemy wiedzieli, co kręcimy, to jednocześnie chcemy namówić, i tu też liczę na waszą współpracę, żeby wokół autobusa stworzyć coś, co jest jarmarkiem artystów. Słuchajcie, my już nie chcemy być widzami, my chcemy współuczestniczyć, chcemy działać. Czyli chcemy wokół autobusu, a postawimy telebimy, my mamy telewizję internetową w tym autobusie, więc możemy to, co się będzie działo wokół tego autobusu,
pokazywać. Czyli chcemy, żeby na ten okres, może nie na całe dwa tygodnie, które będziemy tutaj, może ostatni tydzień, zaprosić artystów, są różnego rodzaju artystów. Mogą być artyści audiowizualni, są różne ciekawe historie, jak fotografowanie 360, czy wirtualna rzeczywistość, ale też, nie wiem, malarze, seniorzy, studenci, którzy malują, może też instrumentaliści, którzy grają. Zaprosić artystów, żeby zrobić coś, co jest jarmarkiem artystów, żeby wyjść ze sztuką na ulicę i wokół Cinebusa stworzyć taką atmosferę twórczą, która na pewno też będzie inspirowała innych. To będzie jak zwykle klub dyskusyjny. Mnie to się kojarzy z takim miejscem w Danii, gdzie ja wykładam w szkole filmowej. Kopenhaga zdecydowała się oddać swoje koszary wojskowe, które były na wyspie, tylko uczelniom artystycznym. I tam są wszystkie uczelnie artystyczne. Jest architektura, szkoła muzyczna, szkoła filmowa, tam jeszcze aktorska i tak dalej, i tak dalej. I jest jeden pub, gdzie oni się wszyscy spotykają. No i patrzcie, sukcesy filmu duńskiego. Larsen von Trier, Willy August. No, ta atmosfera tam właśnie w tej szkole. No, dzięki temu ona tam powstaje, bo oni tam ci wszyscy się... Architektura filmu jest bardziej skomplikowana niż wola jednego artysty. To jest i kompozytor, i aktor, i scenograf. To jest strasznie duże tego. To trzeba się linkować. Auto to jest bzdura. Grupa to robi. I dlatego taki rodzaj jarmarku artystycznego, takiego miejsca, gdzie byśmy namówili ludzi, żeby sprzedawali nawet swoje dzieła sztuki. To myślę, że byłoby to bardzo interesujące. Powiedziałem, artystów więcej niż widzów, no tak jest niestety. Popatrzcie na YouTube. Wyprodukować film krótki, to jest tak, jakby wyrzucić cegłę przez to okno do ogrodu i nikt tam jej nie znajdzie. No. Bo po prostu YouTube jest czarną dziurą i w tej chwili akcent się przesuwa nie tyle w kierunku zrobić coś dobrego, tylko jak to wypromować. Ja od 20 lat wykładam w różnych uczelniach jako visiting professor. I dla swoich własnych potrzeb robię sobie takie notatki, kto robi pierwszy karierę. Czy ci, którzy są najbardziej wrażliwi, czy ci, którzy potrafią ciągnąć za sznurki. No, odpowiedź znacie. No. Jest jasne. No. Ci, co potrafią się sprzedać, a nie ci, co nieśmiali i wrażliwi. Ci przepadają, a szczególnie w takim biznesie jak tutaj, gdzie się walczy o prawdziwe pieniądze. To nie są grosze. Ja nie mówię oczywiście o Kieślowskim, no, który przez lata dochodził do... Ale też no, to są filmy, które zrobione są za wielkie pieniądze. Ktoś zresztą przeprowadził taką analizę, że gdyby film niebieski został zrobiony w Polsce, jako polski film, to nigdy by nie zrobił takiej kariery, bo mechanizmy dystrybucyjne nie są takie, jak mógł zapewnić francuski dystrybutor. No i myślę, że wy jesteście akurat takim miastem na tle, ja nie mieszkam, mówiąc szczerze, słuchajcie, pierwszy raz byłem w Opolu i ostatni, jak miałem 14 lat, także i to było... Bardzo ciekawe, no, może nie mam czasu na takie anegdotki, to przy okazji wam powiem. Ten projekt, który proponujemy, no, to jest, powinien dokładnie ziścić tą, otworzyć nasze historie, nasze bycie na innych, czyli przybliżyć się wzajemnie. I na zakończenie proponujemy coś, co nazwaliśmy 80 minut, 800 lat naszego miasta. Czyli tych wszystkich artystów będziemy, i to będzie zapowiedziane, czyli przed wyjazdem naszym, jak już nasz film będzie pod koniec zrobiony, i o czym tej chwili nie opowiadam, no bo to już jest jakby rutyna tego opowiadania, chcemy zrobić coś takiego, żeby wszystkim tym, którzy chętnie tam będą przychodzili, zaproponować taki konkurs, że mają na temat rocznicy waszej w ciągu 80 minut wyprodukować jakiekolwiek dzieło sztuki, czy to jest wiersz, czy to jest rzeźba, czy to jest obrazek, czy to jest zdjęcie. I w dodatku chcemy namówić też widzów, żeby fotografowali i przesyłali to na nasze serwery, uploadowali. Na przykład zrobimy konkurs na to, żeby partnerzy fotografowali ładnie swojej partnerki, albo nie wiem, albo dzieci, cokolwiek przyjdzie nam do głowy, żeby zrobić. Ja mam
Ja mam pewne pomysły, które, ale one nie muszą być zrealizowane. Tych pomysłów tam wam pokażę dużo więcej. W każdym razie to, co widzowie nakręcą przez selekcję w Cinebusie, będą selekcjonowane, będzie pokazywane na Telebima, czyli będziemy jednocześnie zrobimy coś, co my nazywamy samowizją, czyli nie telewizja, gdzie przyjeżdża trzech, czterech operatorów i coś tam kręci, głównie zwracają uwagę na bardziej atrakcyjne rzeczy, tylko nam mówimy, żeby my wszyscy, mając telefony komórkowe, kręcąc cokolwiek na tym placu, uploadowali i potem to pokazujemy. Czyli obraz tego zgromadzenia to będzie obrazem naszym własnym, tej społeczności. Oczywiście on musi zostać przeselekcjonowany, no bo mogą powstać, będą różne rzeczy, też niecenzuralne, czyli nie można sobie pozwolić, żeby wszystko było pokazywane. W tej chwili nie mamy takiej możliwości, żeby strumieniować, choć pracujemy nad taką aplikacją, być może będzie gotowa, czy będzie możliwość strumieniowania bezpośrednio nasze serwery, no ale jeżeli nie będzie możliwości strumieniowania, no to wystarczy to uploadować. A na końcu tego konkursu, o którym mówię, w tym namiocie jest, naszym jest jury i no, jakieś symboliczne nagrody. Tu, jak widzicie, pracujemy na to bardzo przyzwoicie. Są różnego rodzaju zaproponowane ewentualne konkursy, zabawy. Tak mówię, to są propozycje tylko i wyłącznie, proszę tego nie traktować dosłownie. Raczej zbieramy pewną ilość pomysłów, będziemy je selekcjonować, ale też ta selekcja przecież nie może być odgórna. Ja tu liczę właśnie na współpracę z miejscowymi artystami, z miejscowymi instytucjami pozarządowymi, fundacjami, z uczelniami. Liczę na to, że te propozycje będą płynęły od mieszkańców miasta, także tego proszę nie traktować jako rzecz zobowiązująca. Krótko, o czym mówiłem, tutaj jest na przykład bieg maratoński, trzeba nazwać bieg, ale to są wszystko propozycje, które są absolutnie do weryfikacji i do decyzji po stronie tych chętnych, którzy z nami wspólnie będą to realizować. No i nie ukrywam, że cieszę się bardzo, że tu jesteście, jeżeli w ogóle wam się taki projekt podoba, to pomożecie go wypromować, bo bez waszej pomocy, bez dotarcia z tą wiedzą do mieszkańców miasta będzie szalenie trudno coś takiego zrealizować. Ja jestem absolutnie do dyspozycji, jeśli chodzi o wszelkie rozmowy. Znaczy do pierwszego jestem w Polsce, potem jestem za granicą, ale na Skype'ie w każdej sekundzie mogę się połączyć. Tu jest taka ciekawostka, my oczywiście nie wierzymy w to, że ludzie będą tak ni stąd, ni zowąd wyciągną telefony i będą telefonować, będą uploadować swoje pliki na tym dachu autobusu, który jest jednocześnie małą scenką. Przewidujemy taką funkcję wideo DJ-a, no takiego organizatora tych konkursów, tego wszystkiego, czyli on będzie widoczny dla wszystkich na dachu autobusów i będzie namawiał i do konkursu, i będzie opowiadał. Pod tą markizą będą wywiady, czyli tak organizacyjnie to sobie oglądałem. No tutaj widzicie ta scenka już jako bez oczywiście tego billboarda z tyłu, bo go tutaj nie mamy jeszcze. No i technicznie jak wygląda ta sprawa przesyłania plików i konkursu. Tuż po zakupie autobusu, jeszcze nie przebudowany, bez bagażnika, bez sprzętu w środku i tak dalej, może przyjechać. No i wszystko to zawdzięczamy sponsorom, bez ich pomocy to by nie powstało. Ale muszę dodać, że to jest projekt szczęśliwy, że ja sobie wyobrażałem, że kupię jakiegoś grata, tam będę miał jakieś meble z Ikei, a dzięki no, zapaleńcu jak Marta, która są, ona te wszystkie obrazki namalowała, to się ładnie podpisała, i bardzo wielu innym powstało, no naprawdę ten autobus, to jesteśmy dumni z niego, bo on w środku wygląda jak luksusowy jacht. I nawet czasami się martwię, że jak wejdą tam studenci, tylko zniszczą i zrujnują, bo tak jest ładny w środku, no ale tak, trzeba z tym żyć. Bardzo Państwu dziękuję, troszkę to przydługie było i przepraszam bardzo, że nie wystartowała ta, nie wiem co się stało, mówiąc szczerze, dlaczego, bo wie to w domu odpalało bez problemu. No.
Ale pięknie pan opisał to, co przed nami słowami, więc nie tylko w obrazie osiąga pan skalę najwyższą. Jak państwo słyszeliście, wielki projekt artystyczny przed nami, otwarty, do którego chcielibyśmy wszystkich państwa zaprosić. Co z niego wyjdzie, to my w tej chwili nawet nie jesteśmy pewni, ale, wiadomo, tak, że to ale nie. Też to jest największą zaletą tego projektu, że on może się rozwijać, może też pokazywać zupełnie inne rzeczy niż na początku zakładaliśmy. No i proszę, panu nie wypada, natomiast ja mogę to powiedzieć pod kierownictwem, czy pod taką autorską, producencką rolą pana Sławomira. Myślę, że to wyjątkowy projekt, tak jak te 800 lat, które Opole ma, jest, więc z tego coś, nawet nie coś, ale na pewno wyjątkowego powstanie. Pobudzimy już i tak, myślę, żywe życie kulturalne Opolan, bo film to jest temat, który przyciąga, który interesuje, wszyscy tym żyjemy. Do tej pory realizowaliście się państwo w ramach różnych festiwali, które są tutaj regionalne, jak czy ogólnopolskie, ale w nieco innym natężeniu, jak Festiwal LAM. Natomiast myślę, że tu jest okazja naprawdę uczestniczyć w czymś wyjątkowym, z też ciekawą koncepcją. Bardzo dziękuję. Mogę tylko jeszcze dodać, bo akurat podpowiedziałem pan prezydent, że jak to jedno zdanie, które wspomniał pan, że to jest troszkę samonapędzający się projekt. On nie musi skończyć z naszym wyjazdem. No, to w ogóle nie o to chodzi. On jest w pewnym sensie pewną możliwością pączkowania. No, czyli to jest, uważam, pewnego typu idea, która i namawiam na to, że ona się tak jak drzewo powinna rozrastać, że w tym istnieje coś, co mogłoby dla miasta, ale też dla ludzi, na otworzenie się na drugiego człowieka. Sąsiadki będą sobie opowiadały, pokazywały. No, nawet na takim naprawdę prostym, podstawowym poziomie powinno to funkcjonować. Oczywiście od nas zależy, jak to wyselekcjonujemy, jak to będzie ułożone i tak dalej, i tak dalej. Z tego będzie można robić różne filmy. To nie znaczy, że można zrobić jeden film. To będzie olbrzymi materiał, czyli można zmontować z tego nie jeden film, tylko różne filmy. No, w trakcie naszej pierwszej rozmowy dzisiaj rano wspomniałem, że no, film, który gdzieś opiera się na kronikach historii Opola i właśnie kończy się jakimiś najciekawszymi wypowiedziami już ludzi żyjących, tutaj już jest pewną strukturą jakiegoś przyszłego filmu. Jakaś młoda osoba będzie raczej wybierała te rzeczy dotyczą życia emocjonalnego, kompletnie inny film, wybiera innych bohaterów z tych ludzi, którzy się opowiadają na temat właśnie dotyczącą, nie wiem, pierwszego spotkania, pierwszego pocałunku, tańca, kompletnie inny temat. Czyli to nie znaczy, że ta historia ma być zamknięta w jedną bańkę, ona wręcz odwrotnie ma pewną szansę rozrastania się i od uczestników tej zabawy, bo to w końcu też jest zabawa, będzie zależało, jak daleko z tym wy zajdziecie.